Witam na kanale Męskie Pasje. Dziś krótki filmik na temat treningu na sucho. A to dlatego, że wciąż przedłużają okresy otwarcia strzelnic z powodu zachorowań na koronawirusa, z powodu tej pandemii, więc nie ma gdzie pojechać, nie ma gdzie postrzelać, nie ma gdzie potrenować strzelania, więc pozostaje tylko i wyłącznie trening na sucho, więc trening do jakichś wyimaginowanych celów. Ja chciałbym Wam przedstawić projekt, jaki ja już jakiś czas temu zakupiłem. Taki oto projektor za kilkanaście, może do 20 funtów u naszych wschodnich sąsiadów skośnookich. Jest to projektor zwykły, jakiś tam niewyszukany, ze złączem USB. Do tego projektora dograłem zwykły, może to być filmik ściągnięty z YouTube'a. Mój film jest ściągnięty z gry na komórkę po prostu. Można je w dużej ilości znaleźć na sklep Play w Google. Ściągnąć, potrenować sobie oczywiście taki trening na sucho palcem to jest do niczego. Lepiej jest potrenować sobie po prostu na sucho ze shotguna, nawet jak się nie ma żadnego filmu czy jakiejś aplikacji, na której można sobie potrenować aplikacji, którą w ten sposób można zintegrować z takim rzutnikiem, to po prostu proponuję wziąć shotgun i potrenować sobie skład, szybki skład do oka, do ramienia. Wyrabia się przy tym pamięć mięśniowa i będziemy za każdym razem w ten sam sposób przykładać broń do ramienia. I proponuję potrenować sobie po prostu mierzenie czy celowanie wzdłuż krawędzi, sufit ściana po prostu, wzdłuż tej krawędzi. I to jest też bardzo dobry trening. Zobaczycie, jak ciężko jest utrzymać po prostu celownik, poruszając się oczywiście w ruchu na prostej krawędzi. Ja zakupiłem jeszcze do shotguna, już pokazuję co. Zakupiłem do shotguna taki oto laser, to jest 12 gauge do kalibru 12. Ładuje się tutaj trzy płaskie baterie, takie jak do większego zegarka po prostu i załadowuje do lufy i wtedy przez lufę ten laser świeci i pokazuje, można w ten sposób sobie celować, pokazuje cel. Nie jestem fanem tego strzelania, leży to u mnie trochę w szafie, dlatego że bardziej wtedy skupiamy się na tej plamce, która jest wyświetlana, niż na celowniku, a to nie jest według mnie dobre. Według mnie po prostu trzeba skupiać się na celowniku i na celu, a nie na plamce lasera, także raczej tego nie polecam. To bardziej by pasowało do przestrzelenia może broni, do breneki, do jakiegoś ustawienia broni, to tak, ale do treningu raczej nie bardzo. Nie mówię, że nie. Ja często gęsto z tym trenowałem, aczkolwiek zauważyłem po sobie, że jednak skupiam wzrok zamiast na celowniku, to skupiam wzrok na tej plamce. Można powiedzieć, że można w ten sposób wytrenować jednak to wyprzedzenie celu. Nawet skupiając wzrok na plamce, skupiamy się na tym, żeby wyprzedzić ten cel i wtedy pociągnąć za spust. Także mówię tu oczywiście do strzelania do rzutków. Także można to zastosować, ale nie jest to wymagane. Tak samo jak nie jest wymagany rzutnik, ale jest lepsza, że tak powiem, integracja. Bardziej to przypomina takie strzelanie oryginalne do rzutków niż taki trening na sucho. Ale tak mówię, najlepiej, nawet jak nikt nic nie ma, to dobrze sobie jest wyciągnąć broń z szafy, potrenować strzelanie na prostej linii, krawędź, ściana, sufit i zobaczyć. I na pewno to troszeczkę pomoże. W dodatku samo wyciągnięcie broni z szafy, skład, zaowocuje lepszym samopoczuciem, przynajmniej w moim przypadku. Od razu to jakoś, jak gdyby dodaje skrzydeł, dodaje energii, poprawia samopoczucie po prostu.
No i już pokazuję Wam, jak działa ten rzutnik. Tak jak już go pokazywałem wcześniej, to teraz go podłączam i zobaczycie, jak wygląda ta aplikacja. Nie wiem, czy już wcześniej to pokazywałem, ale jest dobry czas, żeby po prostu odświeżyć sobie pamięć. Siedzimy w domu, nie możemy nigdzie wyjechać. Mam nadzieję, że już niedługo to potrwa. Dobrze, lecimy z koksem. Słuchajcie, teraz chciałbym Wam pokazać, o co mi chodzi z tym mierzeniem do krawędzi między sufit i ścianę. Po prostu chodzi o szybki skład i równe utrzymanie po prostu celownika. Ja sam po sobie widzę, im szybciej to oczywiście robię, tym... Może się odwrócę do kamery, bo pewnie nic nie będzie słychać. Im szybciej to robię, tym oczywiście trudniej jest utrzymać prostą krawędź na celowniku, ale to jest dobry trening. Polecam. A tutaj jest ten laser, już go Wam pokazuję. Powinien działać na dotknięcie szpilką tutaj z boku. U mnie teraz włożyłem, już trochę poleżał w szafie, nie wiem co jest grane. Wkładam baterię, od razu świeci. No to nie ma znaczenia, po prostu ładując go do lufy, to jak widzicie, o, cały czas plamka jest wyświetlana w tym miejscu, w celowniku, gdzie po prostu się mierzy. I tak jak mówiłem wcześniej, po prostu mierząc w ten sposób, zamiast skupiać się na celowniku, to skupiamy się, przynajmniej ja się skupiam na tej plamce. To jest jakieś takie troszeczkę rozdwojenie. Także jak widzicie, mnie również ciężko jest utrzymać tą krawędź w linii prostej w stosunku do mierzenia. Ok, ja teraz odpalam rzutnik. Już Wam pokazuję, jak trenuję przy rzutniku. Rzutnik mam załączony. W tej chwili przy świetle nie za bardzo jest to widać. Tak jak mówiłem, jest to niszowy rzutnik. Teraz pewnie można kupić dużo lepszy. Ja go kupowałem prawie 5 lat temu, więc nie jest on najlepszej jakości, ale daje radę. Przy zgaszonym świetle jest tu na tyle, że tak powiem, światła, żebym ja sobie poradził przy celowaniu z broni i po prostu dobrze jest to widać na ścianie. Więc teraz Wam pokażę, jak to wygląda. Przygaszę światło. O! Rzucę tylko okiem. Tak, jest to w miarę. Może rzutnik mógłbym troszeczkę bardziej wyregulować, bo jak widzicie, wchodzi mi troszeczkę na sufit, ale włączam już filmy. I proszę bardzo. O! Tak jak mówiłem, to jest ściągnięte z gry z internetu. Nawet może słychać tam troszeczkę. Widać tą broń wyświetlaną, jaka jest wyświetlana w tej grze. Ja to robię tak, że po prostu... No teraz widać po prostu cień z mojej broni, ale jak się odsunę w krawędź pokoju, to po prostu już tego cienia nie widać. Cień jest spowodowany, że rzutnik jest po prostu za moimi plecami. No i mierzę sobie po prostu do tych rzutków, które są wypuszczane. O! Staram się brać przyspieszenie i pociągam za spust wtedy, kiedy uważam, że jest to po prostu stosowne. Nie muszę pociągać za spust, bo może niszczyć się troszeczkę. O, znowu nadlatuje. I pyk. No i tak to w ten sposób trenuję na sucho w czasie pandemii. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Wy również macie chęci i czas, żeby troszeczkę sobie na sucho potrenować. I do następnego. Hej!